Wydawać by się mogło, że o procesie tworzenia memów wiemy niemal wszystko. Co innego mieć grafikę i zdjęcie znanej twarzy i umieścić to w sieci. A co innego zrobić takiego mema od zera. Jest to zdecydowanie trudniejsze. Prowadzę internetową szkołę fotografii. Asia wysłała zdjęcia swojego pupila. I było to na tyle zabawne, że pomyślałem sobie, że wystarczy umieścić podpis, żeby z tego powstała interesująca grafika, która mogłaby być dalej udostępniana, czyli coś na zasadzie mema. Asia zgodziła się, że mem mógłby być tematem pracy dyplomowej. Ponieważ w tym się czuła najlepiej, jej prace się wyróżniały na tle innych. Dla mnie była to kompletna nowość. Innowacja polegała na tym, że to nie prowadzący decydował o kształcie pracy, tylko lwią część oddaliśmy internautom. Jak pokazał ten cykl zdjęć, ten dyplom Asi, nauka fotografii to nie tylko wystawy, nie tylko albumy fotograficzne i cała bohema artystyczna. Możemy sięgnąć po banalne tematy i również, jeżeli to będzie dobrze zrobione, osiągnąć sukces i powodzenie chociażby w internecie.